Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak możemy ze zwykłej puszki zrobić kontenerek, który możemy użyć na przykład jakąś niespodziankę lub na jakieś bibeloty, które mamy w domu. Zwykła puszka. Jest dużo metod oczywiście ozdobienia puszki. Tutaj ja użyję papier i kawałek materiału. Zszyjemy to kordonkiem i ozdobimy wstążką. Od czego zaczynamy? Od wycięcia i oklejenia naszej puszki. To się zgadza. Wysokość naszej puszki to jest 10 cm i ja tak chcę właśnie wyciąć tą kartkę. Użyję podwójnej taśmy, czyli dwustronnej taśmy do przyklejenia. Tej karteczki naokoło puszki. Ja spodu nie będę oklejać, bo ja akurat lubię efekt puszki i ten metalowy kolor. Głównym elementem, nad jakim się będziemy skupiać, to jest to, żeby ta ostra część była dobrze schowana. I to już będzie nasza praca z materiałem. Dwustronna taśma. Oczywiście tu możecie sobie ozdobić, podpisać, wykorzystać materiał, cokolwiek innego macie, jest ok. Ja tutaj wykorzystam tą kartkę, bo ten kolor jest taki odpowiedni. I teraz dla mnie najważniejszym elementem jest bardzo ładne nieprzyklejenie dołu puszki, bo spód puszki będzie widoczny. Na górę będziemy pracować. O. I tu mamy ekstra i to właśnie ekstra, zobaczcie, nam bardzo ładnie zajdzie. I taką mam puszeczkę. Mam teraz już zieloną puszkę. Jak już mam moją zieloną puszkę, tkanina. Tkaninę też potrzebujemy, żeby była taka jak puszka. Czyli powtarzamy ten sam element, co z kartką papieru, tylko ta musi być wyższa. Dlaczego wyższa? Bo będziemy ją wszywać i ona będzie w środku. Więc mamy tkaninę. I moja puszka jest 10 cm wysoka. Tu mam 25-6 cm, a wysokość, czyli tutaj w tym wypadku szerokość mojej tkaniny, to jest 14 cm. Jest to polarek. I zobaczcie, mam wysokość 10, czyli mam ekstra 4 cm. O to nam chodzi. Spód. Spód. Odrysowujemy sobie puszkę na mojej tkaninie. Czyli to koło. O, ja muszę podkleić, jeszcze widzę mój kartonik, bo coś tutaj mi tak nieładnie się złączyło, ale to właśnie są takie elementy, które zaraz naprostujemy. O. Już jest ok. Wycinamy spód i wycinamy z takim ekstra brzegiem, czyli jakieś, nie wiem, 4-5 mm dodatkowo. Bo po obrysowaniu to mamy wtedy dokładnie wielkość naszego dna, ale będziemy zszywać i tu chcielibyśmy, żeby było ekstra więcej. Zobaczcie, teraz tak, ja mam tutaj tak. Czyli zachodzi mi troszeczkę, więc mogę sobie pozwolić na taki ściek dość grubszy. Użyję czerwonego kordonku, żebyście widzieli, w jak prosty sposób możemy to sobie przygotować. I ja lubię ten szarpany efekt. Chciałabym, żeby ten szarpany efekt wyszedł z puszki na zewnątrz, czyli jeżeli tak, to potrzebuję zszyć
O. Potrzebuję zszyć mój polarek w ten sposób, czyli tą niebieską część do środka. Tutaj taką dużą fastrygą to ładnie zszyjemy. Możecie na okrętkę, to już nie ma znaczenia. Ale zobaczcie, fajnie to się. W ogóle czerwień do tego koloru to też jest bardzo fajny kontrast i nadaje takiej właśnie soczystości. I użyjemy czerwono-białą krateczkę, wstążkę mam taką do wykończenia. To podkreśli nam. O, i zobaczcie, w ten sposób ja uszyłam taki właśnie rękawek. Ten rękawek będzie włożony do puszeczki. Ja tu sobie jeszcze tak złapię supełek, żeby nam broń Boże się nie rozprło. To będzie w środku. Teraz musimy tutaj przyć nasze koło. Jak przywamy koło? Jest dużo sposobów. Możemy sobie przyszpilkować na przykład brzegi, ale w tym wypadku ono powinno być w miarę tej samej wielkości, więc możemy sobie spokojnie, o, zobaczcie, na okrętkę teraz będzie nam łatwiej. O, łapiemy dwa brzegi, czyli rękawka i naszego koła i oprzywamy. I tutaj, jeżeli z jakiegoś powodu, na przykład nasze kółko będzie troszeczkę większe albo troszeczkę mniejsze, proszę się wcale nie martwić. Polarek tutaj ja wykorzystuję jest bardzo elastyczny, ale w ogóle w puszce nie będzie to robiło jakiegoś tam znaczenia. Robimy to po to, zszywamy i wkładamy do puszki, żeby ten kontenerek miał możliwość wyciągnięcia właśnie tego rękawka zszytego do uprania czy do wyczyszczenia, tak dla higieny, a zarazem no, będzie tam o tyle fajnie, że będzie i miękko i bezpiecznie na te przedmioty, które tam będziemy chcieli włożyć. O, i zobaczcie, na okrętkę. Naprawdę tutaj nie ma jakiejś. Zobaczcie. I tak zakończamy. Bardzo prosty sposób. W ogóle igła i nić to naprawdę bardzo dobra zabawa. Odpręża. Możemy szyć większe rzeczy, mniejsze rzeczy. I zobaczcie, tym sposobem mamy przyszyte koło do rękawka, spód jest. Przewlekamy. Tam, tam. To jest właśnie to. Ale my to będziemy wkładać do puszki. I wywijamy na zewnątrz. Zobaczcie. Wywijamy na zewnątrz. Mamy bezpieczną puszeczkę. To jest grubszy materiał, ten polarek. Bardzo fajnie nam to wyszło. Co teraz możemy zrobić? Jest dużo sposobów na udekorowanie. Możemy sznureczkiem związać kokardką. Ja użyję jeszcze raz ten czerwony, ładny kordonek i postaram się zrobić ściek. Jeszcze taki właśnie ozdobny. I teraz tak, fajnie. Ja naprawdę uważam, że fajna sprawa jest, jak mamy takie właśnie ręczne wykończenia, jak tutaj. Ale dużo fajniej by było jeszcze, zobaczcie,
móc to powtórzyć. Oczywiście możemy wyjąć sobie to z tego, ale tak dla waszego tutaj poglądu, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to tak można podkreślić takim kolorem właśnie brzeg. I to nie musi być właśnie równiutko, dokładnie, bo tu chodzi nam o ten ręczny ścieg. Takie, żeby wiadomo było, że to właśnie było szyte ręką. Możemy w tym samym czasie zastosować, na przykład włożyć jakieś koraliki, jeśli chcemy to jakoś zrobić elegancko, czy dla kogoś. Ale taki pojemniczek uważam, że jak ktoś ma fajne puszki, albo jakieś kawałki materiału i chciałby do czegoś użyć, to proszę. Zakończamy. O. I ten ścieg, zobaczcie, jak to się ładnie prezentuje na tej zieleni i tym właśnie niebieskim kolorze. Teraz możemy ściągnąć to mocniej. O. Zabezpieczamy tym naszą właśnie puszkę, żeby nam to tak nie wychodziło z łatwością. Ale jest to dalej możliwe do wyciągnięcia. Zobaczcie, to żaden problem. Ja tutaj jeszcze postaram się tak ładnie parę razy zaszyć. O. Taki element czerwieni właśnie na końcu zrobię tego. O, coś takiego. Odwrócę pod spodem. I zaszyję. Obcinamy. Tak wygląda na razie nasza puszeczka. Możemy teraz tutaj na przykład coś podpisać lub dodać jakąś etykietkę. Ja jeszcze chciałabym ją skończyć i do tego użyjemy czerwony wstążeczki. Ja mam taką tu krateczkę, ale oczywiście możemy sznurka, co tylko chcemy. Sznurek jutowy też by wyglądał bardzo dobrze. O. W tym miejscu i tutaj zabezpieczamy, bo tutaj ta wstążka spowoduje to, że będzie już ciężej wysunąć nam ten uszyty środek z puszki. Dlatego starajmy się ją tak dość solidnie przywiązać. Kokardkę, o proszę, taką ładną zrobimy. Przytniemy jej brzegi. Ja lubię asymetrię, więc robię jedno wyżej, drugie niżej. I możemy ją sobie wykorzystać nawet na nożyczki, nawet zobaczcie, na co tylko chcemy. Podpisać też możemy, mamy jeszcze kawałeczek kartki, możemy wyciąć, wytnę paseczek. I został mi kawałeczek wstążeczki. O, zobaczcie, to będzie wyglądało dużo lepiej, jak ja ten kawałeczek wstążeczki jeszcze wykorzystam. I mam tutaj albo dwustronną taśmę mogę przykleić. O, tasiemkę do tego. Albo wykorzystam dziurkacz do papieru. I zrobimy coś innego. Dwa otwory na boczkach i jeszcze dwa. W środku napiszemy na przykład, to ja mogę zastosować sobie, no tutaj mam taki mój bałagan, więc tu zrobię sobie na przykład na różne kleje. I wezmę moją wstążeczkę, która jeszcze została.
przeciągnę. Zobaczcie. Z drugiej strony podwójna taśma. Przyklejam na te obydwie końcówki. O, po to, żeby... Teraz wam pokażę, o co chodzi. Po to... O... Że nie chcę naciągać tego bardzo mocno, tylko tak, żeby jeszcze cofnąć. Chodzi mi o to, że jak ja naciągnę, to będę mieć otwór. A ja chcę, żeby było widać jak najwięcej tej kratki. Oczywiście na prawej stronie, widzicie? Tak to byśmy mieli ten otwór, a tak to on jest zmaskowany. Jeszcze jeden kawałek podwójnej taśmy. Teraz przykleję już ją na boki. Bo chcę, żeby to na puszce było solidnie przymocowane. O, o to właśnie mi się przykleiła do palca. Tego nie chcemy. Odklejamy wierzchnią część taśmy i będziemy mieć bardzo solidny kawałek kartonu ozdobiony wstążką, który sobie o przykleję tak. Ja lubię 3/4, lubię jak jest troszeczkę niżej niż na samym środku. O, zobaczcie. I ten element powtarza się też tu. I to właśnie zamyka czasami taki projekt, czy taką kompozycję. Fajnie jest właśnie wykorzystać powtarzalność koloru, czy powtarzalność formy. To jest bardzo ważne, znaczy ważne. W tym wypadku to jest uzasadnione, że używamy ten sam materiał, ale robimy czasami inne rzeczy i wtedy dobrze jest minimalizować używanie innych kolorów, bo jeżeli użylibyśmy zieleni, byłoby ok, ale już to spowoduje w jakiś sposób odcięcie się od góry. A tutaj jest ten łącznik. Tu mamy czerwoną kratkę, tu mamy czerwoną kratkę, mamy czerwony kordonek na zielonym tle. I mamy naszą śliczną puszeczkę ozdobioną, wygodną. Możemy odwiązać, wyciągnąć, uprać, czy zmienić, zrobić co chcemy. I to jest na moje kleje. Ok, wykonaliśmy puszkę na kleje, ozdobiliśmy. Teraz wam chciałam pokazać, jak szybko zrobić pojemniczek na szpileczki, używając do tego na przykład rajstopki, czy skarpetki pończoszkowej takiej. Rozciągamy i tutaj napychamy dość dużo naszego wypełniacza, takiego z poduszki. Oczywiście możemy użyć też innych takich właśnie elementów bardzo cienkich, jak na przykład pończocha, czy bardzo cienka skarpeta. Dlaczego to jest ważne w tym momencie, że używamy tego typu materiał? Bo chcemy to, żeby pokrywka nam weszła do środka. O. I żebyśmy mogli sobie, zobaczcie, o, naciągnąć, zrobić supeł. O, naciągamy, naciągamy, robimy supeł. Jeżeli mamy taką dłuższą skarpetę, jak ja teraz, możemy cofnąć. O. I teraz tak, mamy do wyboru dwie opcje. Jedna opcja to jest to, że to jest nasza część, którą słoiczek zamykamy. Tu mamy naszą mniej dekoracyjną część, którą zaraz oczywiście udekorujemy. I zaraz będzie wyglądało ok. Lub możemy zakończyć to w spodzie, bez tego
przewlekania. Ja zrobię tutaj supełek. O. I teraz, moi drodzy, mamy bardzo dużo opcji wykończenia naszego tutaj grzybka, można powiedzieć, w tym momencie. Oczywiście możemy pomalować farbkami, możemy zrobić dużo rzeczy, ale zasada jest prosta, bo chcemy oczywiście, żeby nasze igiełki tutaj swobodnie, czy szpileczki wchodziły. Ja sobie wymyślałam coś takiego. Obecnie zrobię kilka supełków. O. Te supełki. Mam tutaj trzy. Użyję igły i nitki z czerwonym kordonkiem, a niech się dzieje, niech będzie widać. I bardzo powolutku postaram się je zaszyć. Ale tak naokoło. O. Czyli chcę zrobić taki środeczek. Popodwijamy to. I teraz tym kordonkiem, żeby było go widać, nie chcę tego chować, pozaszywamy brzegi. Większość słoików i nakrętek powinna spokojnie na tej zasadzie się jeszcze zamknąć. Więc zrobi się ten słoiczek szczelny i szpileczki, czy igiełki, czy cokolwiek innego nie będzie nam stąd uciekać. O, zobaczcie. I takie szycie naokoło ja sobie zostawię. Tutaj do środka. O, dojdziemy. Ja sobie na przykład przyszyję ozdobny guziczek. On taki zielony. A co tam na wierzchu? I zobaczcie, ja wcale nie muszę przeszywać tego guzika w taki zwykły sposób. Przeszyję go sobie, o właśnie, zobaczcie. O tak. Chcę, żeby ten kordonek był jak najbardziej widoczny. O. Widzicie, jak można użyć czasami coś w sposób bardziej ozdobny. Taki po prostu inny. Dlaczego mamy? Nie będzie przecież ten guzik używany do zapinania ani odpinania. I tym samym kordonkiem, o, ja sobie porobię takie różne obszycia. I zobaczcie, jak nam się to robi ozdobne. Czyli można powiedzieć, że zwykły guzik stracił swoją funkcję. O. Tutaj jeszcze dołożymy. O. I mam takie coś, taką ozdóbkę. Ja sobie tym kordonkiem jeszcze pozwolę przeszyć. O, taki ściegiem naokoło, bo to właśnie o to chodzi. Musimy takie małe urozmaicenia, to ma być zabawa. Trochę spontaniczności. Nie musi być tu nic regulowane. Po prostu się tu coś dzieje. O, zobaczcie. I mamy takiego jakby ślimaczka. Ja teraz przeszyję to przez środek.
To nam ta nitka po prostu nie ucieknie. No. I mamy guziczek, i mamy nasze obszycie. Co dalej? Dalej używamy tylko i wyłącznie kordonka i mamy jeszcze przecież naszą tutaj taką wstążkę. Ja sobie z tej wstążki zrobię kokardkę. O. I tak zrobimy. Pojedynczą, taką małą. Złapiemy ją kordonkiem, czyli po skosie trzymając. Ściągniemy, żeby ona nam się tak ładnie zmarszczyła. O. I ja ją sobie tutaj tak z boczku doszyję. O. Doszyję sobie ją tak z boku. Solidnie ją przyszyjemy, żeby nie uciekała. Czyli mamy kokardkę, mamy guziczek, no i musimy coś zrobić z naszym tutaj środkiem. Możemy wykorzystać więcej na przykład kokardek i jeszcze jedną, zobaczcie, też będzie ok. Przymocowy z tej strony i taki się zrobi ciekawy dziobek. Albo możemy jeszcze więcej obciąć naszej wstążki i zrobić, o zobaczcie, tak przeszywając taki ślimaczek, jakby taką dżdżowniczkę. Chodzi nam o to, żeby nam to jak najbardziej odstawało. Co tam? Niech ten czubek już ma. Zobaczcie, jest tak zeszyte. O, ja sobie to na tym czubeczku. O. To zaraz odpowiednio przyję. Doszywamy po prostu do czubka. Przeszywając przez wszystkie te właśnie zagięcia na naszej tutaj tej ozdobie, doszywamy to do naszej kokardki i proszę, i mamy takie nasze kukuryku. O, ja tutaj sobie doszyję jeszcze. To. I zostało mi kawałeczek jeszcze kokardki. Też mogę zrobić na przykład taką pojedynczą. O. I doszyję ją też tutaj. I ona nam wykończy właśnie nasz środeczek. Ja jeszcze mam trochę kordonku w ręku, czyli zostało mi jeszcze na iglę, więc postaram się ten szlaczek, który zaczęłam, jeszcze raz kontynuować, tylko niżej i zrobimy teraz większy. O. Oczywiście, jeżeli mamy na przykład jakiś ładny hafcik, czy ładną wstążkę, aksamitkę. Możemy na przykład ją dokleić tutaj na brzeżek, żeby wyglądało jeszcze ładniej. O, ja w tym momencie, zobaczcie, cofnę się i pójdę jeszcze raz. Niech tu po prostu coś się dzieje. To jest bardzo fajne szycie. Wchodzi bardzo miękko. Bez wysiłku. O. I
proszę. I tak sobie właśnie zakończę. O, pod moim guziczkiem. Więc możemy zrobić na przykład gwiazdeczkę. Wykorzystujcie, co macie. Doszywajcie, kombinujcie. I skończymy to taką gwiazdeczką. O. Ja mogę użyć jeszcze jednego guzika, na przykład gdzieś doszyć, czy na przykład jeszcze mam to, na przykład jakąś kulkę filcową mogę dołożyć. I to też będzie fajne. Wszystko, co macie w ręku i możecie sobie spokojnie w jakiś tam sposób zaaplikować na to tego grzybka rajstopowego, to jest odpowiedni czas. Czasami zostają właśnie takie niedopary, koraliki, zawieszki, przywieszki. A tak to, o, proszę. Ja mam taką kulkę, która nie miała tu potrzeby w ogóle. O, a ja sobie doszyję. I uatrakcyjnie ten słoiczek. O, proszę. Nawet jak takie wystają, widzicie, elementy, to też wygląda ok. Ona ma jakieś takie piegi delikatne na wierzchu. Ja doszyję jeszcze ze dwa czerwone, żeby ten kolor był kolorem takim, co łączy. I w takich, można powiedzieć, bardzo podobnych kolorach, czyli w odcieniach zieleni, beżu, ozdobiłam słoiczek. I zobaczcie, mamy taki zwykły słoiczek, ozdobiony wszystkim, czym możemy. Otwieramy, jest w miarę dobrze wykończony. Możemy włożyć szpileczki. Zakręca się dość dobrze, nie sprawia oporu, co jest bardzo ważne. Szpileczki, proszę bardzo. Kompozycja. O. I tym sposobem pokazałam Wam na tym spotkaniu, jak zrobić z puszki kontenerek, na przykład tutaj ja mam na klej, ale może być na nożyczki, na ołówek, wyjmowany, możemy go uprać, i jak wykorzystać słoiczek, pończochę, rajstopę, skarpetę cienką, troszeczkę wypełniacza, guzik, kulka filcowa, kokardki, co macie w ręku, co macie pod ręką, do słoiczka na szpileczki. Dziękuję Wam bardzo.